Mikołaj obierze świat. Odcinek 4. Miedzianka to niewielkie wzgórze koło miejscowości o tej samej nazwie. Nieopodal Kielc. Pewnie niewiele osób w ogóle o niej słyszało. I mało kto by się domyślił, że te wszystkie doły i pagórki to pozostałości największych kopalni kruszców Królewskiej Rzeczpospolitej. Kopalnie te pamiętają czasy Kolumba. Pod koniec wieku XVI nad wydobyciem kruszców czuwali biskupi krakowscy. Pod koniec XVIII wieku tutejsze wydobycie promował Stanisław Stasiec, a w wieku XIX Austriacy. Rudy dzisiaj się już tu nie wydobywa, ale na hałdach można zdobyć kamienie pięknie pokryte malachitem i azurytem. Miedzianka najładniej wygląda jesienią, kiedy złocą się tu brzozy. Prawdziwe sekrety ta góra skrywa w swoim wnętrzu. Kiedy mamy odpowiedni sprzęt i doświadczenie, możemy się zapuścić do środka jaskini i sztolni Teresa na Miedziance. Ale ostrzegam, jeśli się dobrze na tym nie znasz, nie wchodź do środka. Jeden nierozsądny krok i lecisz 40 metrów w przepaść. A w środku jaskini są nietoperze. To nie ja mówię, to moja siostra. To właśnie ten głęboki szyb. Na dnie jest woda. Podobnie jak w mniejszych szybichach. Te podziemie to przykład naturalnych jaskiń połączonych z kopalnią, wykonaną przez człowieka. Łączy na długość podziemnych pustek to nieco ponad pół kilometra. Wychodzimy po drugiej stronie góry. W Miedziance znajduje się jeszcze większa jaskinia z kopalnią, ale wejście do niej jest obecnie zawalone. W Górach Świętokrzyskich znajduje się wiele innych bardzo ciekawych jaskiń. Największą z nich i jedna z największych w Polsce jest Cysta Helosiowa Jama, jaskini Nawożnicka. Razem z tuż obok leżącą jaskinią Pajęczą to prawie 5 kilometrów wspaniałej jaskini. Są tutaj ogromne sale, plątanina korytarzy, a nawet podziemne jeziorko. Ale żeby tam wejść, trzeba być grotuarzem i mieć specjalne zezwolenie. Za to każdy, kto dostanie bilet, może zwiedzić małą, ale słynną jaskinię Rai. Nie pokażę wam zdjęć ze środka, bo tam nie można fotografować. Ale za to można zwiedzać i fotografować, ile chcesz, nowo otwartą trasę jaskiniową w Kieleckiej Kadzieli. System nie jest długi, bo ma niecałe 400 metrów, ale i tak jest większy od jaskini Rai. Choć nie ma tu nacieków, to można sobie pomacać ściany. Jaskinie Piekło można sobie zwiedzić zupełnie samodzielnie. Tyle, że jest mała i niezbyt ciekawa. Jeśli kogoś interesują skały i minerały, może się dowiedzieć, jak powstały Góry Świętokrzyskie, zwiedzają Centrum Geoedukacji. To część Geoparku Kielce. Można tu zwiedzić Galerię Ziemi, odbyć podróż w czasie kapsułą 5D,
albo wziąć udział w warsztatach szlifowania minerałów. Można też pobawić się w sztucznej jaskini. Miasteczko Chęciny pod Kielcami znajdują się ruiny zamku. A zamek to nie byle jaki. Wybudowany w XIII wieku na skalistym wzgórzu, był jedną z najważniejszych polskich warowni. Tu odbywały się zjazdy polskiego rycerstwa. Władysław Łokietek przez pewien czas trzymał tu skarbiec koronny. Mieszkała tu królowa Bona ze swoimi skarbami. Kiedy się wyprowadzała, jej majątek wieziono na 24 wozach, ciągniętych ze 140 koni. Było to też znane więzienie. Po bitwie pod Grunwaldem trzymano to krzyżackich jeńców. Od smrodów lochu mieli na pewno w złym humorze. Dziś zamek to duża atrakcja turystyczna. Żelazna pozycja w programie wycieczek szkolnych. Szkoda, że to nieprawdziwy skarb biskupa Gniezna, który chowano tu przed krzyżakami. Mówią, że w podziemnych lokach znajdują się jeszcze skarby nieupilnowane w pośpiechu przez królową Bonę. Mówią też, że wieczorami na wzgórzach się pojawia duch czarnego rycerza. Chodźmy stąd, nim się zrobi ciemno. I to już koniec. Zapraszam na kolejny odcinek. Biegiem za dziećmi.